Film Mariusza Kotowskiego. Pola Negri. Życie gwiazdy. Co to znaczy być gwiazdą? Dlaczego niektórzy aktorzy stają się gwiazdami i legendami kina? Od narodzin filmu Hollywood jak magnes przyciągał największe talenty z całego świata. Dawne i współczesne gwiazdy kina to rodzina artystów zdolnych do kreowania postaci tak wyrazistych, że są przepustką do nieśmiertelności. Transform themselves into legends. Gloria Swanson powiedziała kiedyś, że wielką osobowość po prostu się ma. Jedni ludzie budzą rozgłos, zwyczajnie idąc ulicą. Inni popełniają potworne zbrodnie i pozostają anonimowi. Barbara Lamar była sławą, podobnie jak Pola Negri. Pola Negri miała wielką osobowość. To pierwsza europejska gwiazda, która przybyła do Ameryki. Z czasem zniknęła z pierwszych stron gazet, ale pokonała niezwykłą drogę. Urodziła się 3 stycznia 1897 roku w niewielkim Lipnie na ziemi dobrzyńskiej. Gdy jej ojciec Jerzy, bojownik niepodległościowego podziemia, trafił do więzienia, Pola i jej matka straciły dom, popadły w biedę i zamieszkały na poddaszu warszawskiej kamienicy. Były zdane na siebie. Ojca Poli zesłano na Syberię, z której nie wrócił. Dziewczyna wiedziała, że warunkiem sukcesu jest dobra autoreklama. Potrzebowała scenicznego nazwiska. Uwielbiała żarliwą poezję Ady Negri. Wybór był oczywisty. Nowe nazwisko Barbary Apolonii Chałupiec, Pola Negri, doskonale pasowało do wizerunku przyszłej wielkiej aktorki dramatycznej i sławy kina. W szkole baletowej i teatralnej uczyła się wymowy, ruchu i ekspresji. Rezultat był zdumiewający. Miała 16 lat, gdy zadebiutowała na scenie Warszawskiego Teatru Małego. Grała w sztuce Hanneles Himmelsfeld Hauptmana i w Dzikiej Kaczce Ibsena w Teatrze Rozmaitości. Gdy Niemcy zajęli Polskę, teatry zamknięto. Tragiczne lata wojny odmieniły los Poli, która zainteresowała się kinem. Zaczynała skromnie. Dziewczyna była scenarzystką, reżyserem i aktorką filmu, który zrealizowała w wynajętym atelier i sprzedała za równowartość $50. Alexander Hertz, szef Sfinksa, pierwszej polskiej wytwórni filmowej, zobaczył Polę na scenie i zaproponował jej współpracę. Zagrała w jego 8 filmach. Hertz był pionierem. Stworzył wielką firmę i jej otoczenie. Talent Poli rozwijał się błyskawicznie. Max Reinhardt przybył z Berlina z propozycją, której nie mogła odrzucić. W roku 1917 w wytwórni UFA nakręcono film Żółty paszport. Pola zagrała żydowską dziewczynę, która chce być lekarką, ale musi udawać prostytutkę, żeby się dostać na studia. Pola stworzyła postać pozytywnej Żydówki, co 20 lat później przyniesie jej sporo kłopotów. Sumurun to niezwykle ważna pozycja w karierze teatralnej i filmowej Poli Negri.
Rola zapewniła jej rozgłos i w Niemczech, i w Polsce. W Berlinie, który był światowym ośrodkiem filmu, Pola Negri poznała wielu artystów. W tym Ernsta Lubitscha, który miał silny wpływ na jej karierę. Negri i Lubitsch zostali gwiazdami berlińskiej kinematografii. Nakręcili razem wiele głośnych niemieckich filmów. Trzy z nich trafiły do kin w Ameryce i odniosły wielki sukces. Pokazywano je pod zmienionymi tytułami. Carmen przemianowano na Gypsy Blood, Madame de Barry na Passion, a Sumurum na One Arabian Night. Wszystkie trzy demonstrują szeroki wachlarz możliwości aktorskich Poli Negri. Pola Negri i Ernst Lubitsch przełamali embargo na niemieckie filmy. Dokonali czegoś, co nie udało się Fritzowi Langowi, Murnauowi ani żadnemu wielkiemu ekspresjoniście. Lubitsch potrafił pokazać ją w taki sposób, że nie przyćmiewała otoczenia. Pola Negri miała dużo aktorskiego dynamitu, podobnie jak Betty Davis. Jeśli nie wiesz, jak pokazać aktorkę klasy Betty Davis, jeśli nie potrafisz nią pokierować, to jej talent zagłuszy cały film, który staje się popisem Betty Davis lub Poli Negri. Na prośbę Lubitscha Pola się wyciszała, ponieważ go szanowała, a on wiedział, jak ją pokazać, przeprowadzić przez scenę, przenieść uwagę na kogoś innego i stworzyć piękną scenerię, dzięki czemu możemy podziwiać nie tylko dynamiczną Polę Negri. Film Passion odniósł niebywały sukces komercyjny w Ameryce. To jeden z pierwszych niemieckich filmów, który tak chętnie oglądano. Pokazywano go przez wiele miesięcy w Nowym Jorku, w Paryżu, w Londynie, wszędzie. Pola była genialną aktorką niemego kina. W mojej ulubionej scenie bohaterka idzie do króla z petycją. Wszyscy biją pokłony wielkiemu władcy, a ona zamiast pocałować go w rękę, siada mu na kolanach. Za gorsetem ma list, po który stary lubieżny król chętnie sięga, a po przeczytaniu upiera się, żeby go włożyć z powrotem na miejsce. To bardzo smaczna scena. Poważna, ale przesycona zmysłowością. Komiczna i niefrasobliwa. Jej kreatorką jest Pola Negri, pani sytuacji. Carmen pokazano w Ameryce pod tytułem Gypsy Blood. To odważny film jak na rok 1918. Opiera się na ekranowej osobowości Poli, która udźwignęła ten ciężar. Jest swawolna. Niezwykła postawa w czasach, gdy aktorki grały role grzecznych dziewcząt lub nierządnic, dziewic lub dziwek. Musiały być dobre lub złe. Ona igrała z poważnymi sprawami, bawiła się odcieniami, była postępowa. Podpowiadała zachwyconym Amerykanom, że tymi tematami można się bawić. Zrozumieli, że seks nie musi być obowiązkiem, tylko zabawą. Była filmową indywidualnością. Różniła się od innych gwiazd, ponieważ tworzyła coś niezwykłego. Dobrze to widać w tej scenie. Ludzie wielbili Polę jak królową. Zabiegali o nią łowcy talentów z całego świata. Sypały się zaproszenia z wielkich wytwórni z wielu krajów. Jej filmy oglądano w całej Europie.
Zyskała uznanie Francuzów, Rosjan, Anglików, Austriaków, Rumunów, Czechów i Słowaków. Była rozchwytywana. Charlie Chaplin, który przybył na premierę Madame du Barry, namawiał Polę do podróży za ocean. Zapytany później, co go najbardziej zachwyciło w Europie, bez namysłu odpowiedział: Pola Negri. Świat stał przed Polą Otworem. W jej życiu zaszły już wielkie zmiany. Rok wcześniej rozstała się z mężem, hrabią Eugeniuszem Dąbskim. Tymczasem Madame du Barry dotarła do Ameryki, przełamując embargo, które nałożono na niemiecką kinematografię po I wojnie światowej. Kiedy Pola przyjechała do Hollywood, w wytwórni Paramount Pictures było więcej gwiazd niż w MGM i na niebie. Jesse Lasky był geniuszem, podobnie jak Adolf Zukor. Ten ostatni założył Paramount Pictures i był szefem. Jesse Lasky był drugi po nim. Trzeci członek ekipy nazywał się Samuel Goldfish, a potem Samuel Goldwyn. Dyrektorem firmy był Cecil B. DeMille. Lasky i Zukor werbowali wszystkie gwiazdy. Mieli już Mary Pickford, Rudolfa Valentino. Jesse Lasky widział film z Polą Negri i od razu dostrzegł w niej wielką gwiazdę. W roku 1922 Pola Negri przybyła do Ameryki. Miała w dorobku 8 filmów nakręconych w Polsce i 17 w Niemczech. 25 tytułów zapewniło jej status europejskiej gwiazdy. Poznałem Alwę Gimbel, której mąż, Bernard, był właścicielem sieci sklepów Gimbel Brothers. Przypłynęli z Bernardem tym samym statkiem co Pola. Mówiła, że żadne słowa nie opiszą powitania, jakie aktorce zgotował Nowy Jork. Czegoś takiego jeszcze nie widziano. Statki pożarnicze rozbryzgiwały wodę, w której mieniły się tęcze ozdabiające cały nowojorski port. Ludzie na małych łodziach trzymali transparenty „Witamy Polę Negri”. Tłum odprowadził ją z przystani do hotelu. Kiedy poszła do opery i pojawiła się w loży, cała widownia powitała ją owacją na stojąco. Budziła sensację. Była pierwszą zagraniczną gwiazdą, która przyjechała do Ameryki i pierwszą zagraniczną aktorką, która została gwiazdą amerykańskiego kina. Dwa pierwsze amerykańskie filmy Poli to Bella Donna i Napiętnowana. Dwa z jej pierwszych filmów reżyserował George Fitzmaurice, który był wtedy czołowym filmowcem. Miała szczęście, że trafiła na niego, dobrego twórcę oraz cierpliwego, myślącego człowieka, który świetnie czuł kamerę. Te trzy cechy dobrze posłużyły Poli Negri, która już po kilku filmach zapewniła sobie znaczącą pozycję w Ameryce. Pokładano w niej nadzieję jako aktorce, która spodoba się amerykańskim kobietom. Okazało się także, że jest godna najlepszych reżyserów i warto inwestować w jej filmy. Ich treść bywa głupiutka, ale ona zawsze wypada dobrze. Okazało się też, że jest utalentowaną tancerką. Miała doskonałą koordynację, a język jej ciała urzekał bogactwem. Opanowała to, czego wymagano od gwiazd niemego kina. Grała całym ciałem, które stawało się środkiem ekspresji. Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Mabel Norman. Do przyjaciół Poli Negri należeli Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Mabel Normand i Marion Davies. Była częstym gościem Saint-Simon, pałacu Williama Randolpha Hearsta i Marion Davies.
Przez jakiś czas spotykała się z Charlie Chaplinem. Król komedii pisał: Pola Negri jest piękną kobietą. Ma klasyczną polską urodę. Kruczoczarne włosy, białe, równe zęby i piękną cerę. Szkoda, że ekran nie oddaje tego piękna w całości. Była w centrum uwagi. Kiedy nas sobie przedstawiono, zachwyciła mnie swoim głosem. Pięknie mówi po niemiecku. Ma miękki tembr z uroczą modulacją. Stuknęliśmy się kieliszkami i usłyszałem jedyne trzy słowa, które znała po angielsku. Jazz Boy Charlie. Gloria Swanson i Pola Negri grały role oryginalnych kobiet. W tamtych czasach oryginalność kojarzono z futrem i piórami. One przesunęły granice. Były nowoczesne. Ich bohaterki to odważne kobiety, które same decydują o sobie. Chcą działać. Obie miały charakter. Mówiło się, że Pola drze koty z Glorią Swanson, drugą gwiazdą wytwórni Paramount. W rzeczywistości aktorki darzyły się wielkim szacunkiem. Ich rzekoma rywalizacja dobrze się jednak sprzedawała w magazynach dla miłośników kina. Gloria wreszcie odeszła ze studia, żeby produkować własne filmy, ale nie miała żalu do Poli. Zabawne były doniesienia o rywalizacji Glorii i Poli, dwóch największych aktorek wytwórni. Każda uważała się za gwiazdę numer jeden w Paramount Pictures, co traktowano jako dobry powód do kłótni. Pisano, że aktorki nie mogą na siebie patrzeć i ciągle się kłócą. Dziennikarze pisali, że Negri wypuszcza koty, których Swanson panicznie się bała. Każda starała się pojawić na przyjęciu porywalce i mieć lepsze wejście. Oczywiście żadna nie dawała powodów do tego typu plotek. Pamiętam historię, którą Gloria wspominała podczas naszej wspólnej rozmowy z Zucorem i Demillem. Kiedy przyjeżdżała do wytwórni, szofer miał otwierać jej drzwi, a dwie piękne dziewczęta z koszami sypały pod nogi płatki róż, żeby mogła po nich stąpać. As she walked, so she would enter the studio walking on rose petals. And I was in awe. Byłem zdumiony. Wyobrażałem sobie Glorię, która wysiada i wchodzi do studia po dywanie z płatków róż. Nie przy okazji premiery, tylko w zwykły dzień pracy. Potem Gloria zapytała: wiesz, co zrobiła Pola Negri na ten widok? Co takiego? Zatrudniła cztery dziewczyny z koszami płatków róż. Pomyślałem, że taką historię warto zapamiętać. Po sukcesie hiszpańskiej tancerki, Pola Negri powróciła do współpracy z Dimitrim Buchołeckim, który wyreżyserował film pod trafnym tytułem Mężczyźni. Pola zagrała tancerkę, która szuka odwetu na całej płci męskiej. Schodzi z wojennej ścieżki dzięki biednemu chłopcu, którego miłość leczy rany bohaterki. Nie ocalała żadna kopia filmu. Możemy sobie tylko wyobrażać, co straciliśmy. Pola Negri. Recenzja w nowojorskim Timesie nosi tytuł Pola Negri w szczytowej formie. W pracowitym roku 1924 Pola zagrała jeszcze w filmie Herberta Brennana Czarna Lu. Akcja toczy się podczas I wojny światowej. Bohaterka opłakuje śmierć ukochanego. Gdy ten jednak wraca do domu, wita go uścisk i pocałunek, który stał się kolejnym ekranowym znakiem rozpoznawczym aktorki. Pola Negri zagrała u Buchołeckiego w jej wielkiej miłości. New York Times komentował: podobnie jak w poprzednim filmie, Buchołecki inspiruje Polę Negri skuteczniej niż inni reżyserzy, z wyjątkiem Ernsta Lubitscha.
Przybywało wielbicieli talentu Polinegri, która świetnie zagrała w tym mądrze poprowadzonym dramacie. Lubicz i Negri spotkali się wkrótce na planie Zakazanego Raju. Powrót do współpracy z Lubiczem zaowocował jednym z jej najlepszych filmów. W Zakazanym Raju zagrała Katarzynę Wielką, carycę Rosji. Lubicz dobrze znał możliwości Poli. Nie miała problemów z wejściem w rolę Katarzyny, która była potężną, surową władczynią, ale też uroczą, czarującą i ponętną kobietą. Cudowna rola. Pola Negri zebrała świetne recenzje. Oceniano ją jeszcze wyżej niż zwykle. Do dziś widać, jak nowoczesną aktorką była. Bardzo oszczędnie stosowała gest i inne środki wyrazu. Dzięki temu umiarowi każda mina i każdy ruch nabierały szczególnego znaczenia. Stworzyła wzór silnej kobiety. Za przykładem Negri i Lubicza poszli Greta Garbo i jej reżyser Maurice Schriller oraz Marlena Dietrich i Joseph von Sternberg. Pola była brunetką. Miała wielkie brązowe oczy. A jej strój oznaczał, że jest kobieca, ale panuje nad sytuacją. Ta mieszanka zapewniła jej niesamowity seks appeal. Siedząc na widowni, powtarzaliśmy: co za kobieta? Co ona wyprawia z tymi facetami? Jej twarz wyraża siłę. Kiedy pojawia się na ekranie, czujemy tę wielką moc. Nie jest kruchą kobietką, ani poniewieraną, obolałą istotą. Czasem cierpi i wtedy czuje prawdziwy ból. Ale zawsze to ona podejmuje decyzje, trafne lub chybione. I akceptuje swój los. Była syreną. Wabiła mężczyzn. Ale nie onieśmielała kobiet. Mężczyźni do niej lgnęli, a kobiety nie były zazdrosne. Im też się podobała. Bo była prawdziwą gwiazdą. Wracam do jej filmów i widzę, że kamera ją kochała. Publiczność też to widziała. Dlatego wszyscy ją uwielbiali. Była piękną dziewczyną i świetnie grała. Nieważne, że w niemych filmach. Wszyscy i tak wiedzieli, co przeżywa i czuje. Potrafiła przekazać swoje myśli widowni. Na ekranie pojawiały się tylko plansze, ale widz rozumiał jej przeżycia. To były magiczne lata niemowlęcego okresu kina, które miało blask i czar. W czasach Poli Negri aktorzy stawali się dla widzów wzorem do naśladowania. Hollywood nie żałowało pieniędzy na Poli Negri, która kupiła willę w Beverly Hills oraz zamek we Francji. Zamieszkała w nim matka aktorki, która przeniosła się z Polski. Pole doceniono, gdy przedłużała umowę z Paramount Pictures o 3 lata. $500,000 rocznie odpowiada dzisiejszym 10 milionom. W roku 1925, po niebywałym sukcesie Zakazanego Raju, Pola zagrała w Piętnie Krwi.
Scenariusz oparty na powieści Somerseta Moema pozostawiał wiele do życzenia. Pola zagrała kobietę, która szuka swojego miejsca na świecie. New York Times komplementował jej klasę, pisząc: pracowita Pola Negri świetnie weszła w rolę. Aktorski talent Poli zalśnił pełnym blaskiem w kolejnym filmie, Kwiat nocy. New York Times nie szczędził pochwał. Rolę oceniono jako wybitną i najlepszą w dorobku Poli Negri, co w przypadku polskiej aktorki nie jest pustym komplementem. Moim ulubionym filmem jest Bezwstydna kobieta. Wróciłam do tego tytułu i bardzo go polecam, zwłaszcza młodym ludziom, ponieważ jest w nim wszystko, czego szukam w filmie. Pola Negri wygląda wytwornie, z wytatuowaną trupią czaszką i motylem. Pali papierosa w długiej cygarniczce, a mężczyźni ścielą się u jej stóp. W roku 1926 nagrała kolejne dwa filmy, Skłamałam oraz Good and Naughty. Recenzenci nowojorskiego Timesa pisali, że kino wiele zyskało dzięki nowemu filmowi Poli Negri, która świetnie gra rolę brzydkiego kaczątka, by w następnych scenach zmienić się w olśniewająco piękną kobietę. Pola Negri rzuciła się w wir pracy. Sprawy osobiste zeszły na drugi plan. Zabiegało o nią wielu mężczyzn, ale żaden jej nie zainteresował. W roku 1925, podczas balu u Marion Davis i Williama Randolpha Hearsta, przedstawiono jej Rudolfa Valentino. Życie Poli Negri zmieniło się na zawsze. Zaiskrzyło na balu u Marion Davis. Pola Negri przyszła w sukni Katarzyny Wielkiej z filmu Zakazany raj. Valentino był w stroju Torradora z Krwi na piasku. Dwie wielkie postaci kina, które świetnie się czuły w kostiumie, w przebraniu i w świetle reflektorów. Oboje uwielbiali tańczyć. Wiele ich łączyło, zwłaszcza taniec. Pola brała kiedyś lekcje baletu. Valentino brak przygotowania nadrabiał niesamowitym talentem. W latach 1924-25 ona budziła sensację. O nim było już trochę ciszej. Pola opowiadała mi o ich pierwszej nocy. Rudy przyniósł naręcze róż, oberwał płatki i rozsypał na łóżku. Położyli się. Otoczyła ich woń róż i wtedy zaczęli się kochać. Chodzili razem na premiery i bale. Urządziła mu urodziny w hotelu Ambassador. Pola i Rudolf byli świadkami na ślubie May Murray i Davida Mdivaniego. Samotna May uległa jednemu z trzech braci, którym zostały tylko rosyjskie arystokratyczne tytuły, a ratunek przed biedą widzieli w bogatym orzenku. Pola powtarzała, że Valentino jest miłością jej życia. Nigdy nie rozstawała się z podpisanym przez niego zdjęciem. Była do niego bardzo przywiązana. Nasz dział promocji był bardzo widoczny, głównie dzięki Poli Negri i Rudolfowi Valentino. Ona występowała w długich, oryginalnych sukniach. On w bardzo męskich strojach.
Co to była za para? Marzenie każdej wytwórni. To od nich zaczęła się moda na duety aktorskie połączone naturalną chemią. Wytyczyli drogę następnym parom. Prasa filmowa rozpisywała się o romansach gwiazd. A ja pytałem, jak ci ludzie znajdują czas na pracę, skoro ciągle flirtują. Wtedy aktorzy nie afiszowali się ze swoim życiem prywatnym. Znaliśmy ich głównie z ekranu. Rudolf Valentino zawsze miał w objęciach jakąś kobietę. Niewiele mówiła o Rudolfie Valentino, ale powiedziała, że był miłością jej życia. O śmierci Rudolfa dowiedziała się na planie filmu Hotel Imperial. To był bardzo ważny film, ale pojechała na pogrzeb. W wytwórni wszyscy byli bardzo przejęci. Kręcili wielki film, którego gwiazda przeżyła tragedię. Straciła ukochanego. Zdjęcia przerwano, a Paula dostała urlop. Szef studia Adolf Zukor powiedział, żeby zapewnić Pauli wszelkie wygody oraz towarzystwo lekarza i rzecznika prasowego. Zaplanowano dwie uroczystości pogrzebowe w Nowym Jorku i w Kalifornii. Paula, uznana oficjalnie za wdowę, przewiozła ciało pociągiem. Ubrana w najelegantsze stroje żałobne, teatralnie rozpaczała nad swoją wielką stratą. Po latach przyznała, że uległa wtedy emocjom z powodu domieszki cygańskiej krwi. Stworzyła wzór dla innych kobiet, które przez lata opłakiwały Rudolfa Valentino. Ubrana na czarno, ukryta za czarnym welonem, szlochała nad grobem ukochanego. Mimo ogromnej tragedii, Paula wróciła do pracy. Dokończyła Hotel Imperial, który okazał się wielkim sukcesem. Pokonując życiowe przeszkody, zagrała w filmie pod tytułem Drut kolczasty, który opowiada o dzielnej francuskiej wieśniaczce zakochanej w niemieckim jeńcu wojennym. Oba tytuły trafiły do annałów kina jako jedne z najlepszych filmów epoki. Hotel Imperial jest pełen długich zbliżeń, które pozwalają przyjrzeć się grze jej twarzy. Widzimy strach, samotność, miłość, niepewność. Wszystko to maluje się na jej twarzy. Nie pada ani jedno słowo, a my odczytujemy emocje, jakby były opisane. Myślę, że to jedna z najbardziej wyrazistych aktorek w historii kina. Negri miała fantastyczną twarz. Potrafiła przy tym sprawić, że zapominamy o jej boskiej urodzie i patrzymy na nią jak na zwykłą kobietę, przeżywającą emocje, z którymi się identyfikujemy. Drut kolczasty zasługuje na większe uznanie z powodu swojego antywojennego, ponadczasowego przesłania. Paula gra dziewczynę, która zakochuje się w niemieckim jeńcu, co wywołuje niechęć całej osady. Zeznaje przed sądem w jego obronie, a potem w długim ujęciu wraca do domu, a wszyscy sąsiedzi się od niej odwracają. Idzie w taki sposób, że widzimy jej dumę,
Czujemy ból odrzucenia, potęgę miłości. Mija mieszkańców osady i dociera do obozu. A tam jeńcy ustawiają się w szeregu i zdejmują czapki w geście szacunku. Piękna scena. Nieme, ale pełne treści ujęcie. Świetnie wyraża cały absurd wojny i potęgę miłości, która jest naszym wspólnym doświadczeniem. W roku 1928 Pole, a poza nią tylko Charlie'ego Chaplina, poproszono, żeby zostawiła odcisk stopy i dłoni w Grauman's Chinese Theatre. Paramount i Warner Brothers byli właścicielami Grauman's Chinese Theatre, mekki miłośników filmu z całego świata. Nigdzie nie odbyło się tyle premier, co na Hollywood Boulevard. Na dziedzińcu Chinese Theatre mamy pamiątki po dziesiątkach ludzi, którzy ten sukces współtworzyli. Nie wiem, czy zdarzyła się choćby jedna wielka gwiazda kina, której odcisków tam nie ma. Pola Negri była najważniejszą aktorką wytwórni i jedną z największych artystek Hollywoodu. Należała do pionierów kina. Załamana po śmierci Rudolfa Valentino, Pola popełnia błąd i wychodzi za Serge'a Mdivaniego. Państwo młodzi uśmiechają się do kamer, ale małżeństwo było skazane na niepowodzenie. W roku 1928 Pola nakręciła 4 filmy. Godzinę zmysłów, Podwójne życie, Miłość aktorki i Białą księżniczkę. Z powodzeniem zagrała narzeczoną z pocztowego biura matrymonialnego, żonę niemieckiego arystokraty, francuską aktorkę i księżniczkę. W porównaniu z osiągnięciami poprzedniego roku te filmy uznano za zawód, mimo ich komercyjnego sukcesu. Pola zaszła w ciążę. Od tej pory liczyło się tylko dziecko. Znosiła trudne małżeństwo. Nie przedłużyła umowy z wytwórnią. Przeniosła się do zamku we Francji, bo tylko tam mogła być dobrą matką. Miała tyle pieniędzy, że nie musiała pracować. Ale szczęście się od niej odwróciło. Pola poroniła, a jej inwestycje okazały się równie nieudane jak małżeństwo z Serge'em. Rozwiodła się w roku 1931. Pola pracowała wtedy nad książką o aktorstwie, która ukazała się we Francji pod tytułem Życie jest marzeniem w kinie. Pola narzekała na odwrót aktorów od techniki. Liczy się prostota i naturalność, poucza swoich następców. I pamiętajcie, że właśnie to jest najtrudniejsze. W roku 1929 zagrała w Ulicy Potępionych Dusz. Bohaterka jest prostytutką, która chce wyjść na prostą, ale jej wysiłki idą na marne. Film był wizytówką Poli, która otrzymała zaproszenie do London Coliseum. Wykonała pożegnanie z miłością. Towarzyszył jej zespół rosyjskich cyganów. Publiczność oklaskiwała Polę na stojąco i 8 razy wywoływała ją na scenę. Występ odbił się takim echem, że Pola nagrała płytę z 2 piosenkami, Cygański tabor i Czarne oczy. Recenzent pisał: jej mezzo-sopran brzmi bardzo intrygująco. Gwiazda niemego kina przemówiła do widowni za pośrednictwem piosenki. Po sukcesach w Londynie wróciła do Francji, gdzie czekała na nią matka i ekipa pierwszego francuskiego filmu dźwiękowego Poli, Fanatisme. Reżyserami jej jedynego francuskiego filmu byli Gaston Ravel i Tony Lecain. Choć Pola od kilku lat była w Europie, to w Ameryce nadal się o niej pisało i mówiło. Gdy ogłosiła, że chce wrócić do Hollywood, trafiła na pierwsze strony całej filmowej prasy. Luella Parsons była wtedy czołową korespondentką Hearst w Hollywood.
Pola z radością czytała jej artykuły o swoim powrocie. Na prośbę wytwórni RKO zagrała w filmie Na rozkaz kobiety. Na uroczystej premierze towarzyszył jej burmistrz Nowego Jorku Jimmy Walker. Pola zaśpiewała w filmie napisaną specjalnie dla niej przez Nacio Herba Browna piosenkę Paradise, która stała się światowym przebojem. Paradise okazał się wielkim hitem. Dziś Pola dostałaby złotą lub platynową płytę. Piosenka cieszyła się takim powodzeniem, że Pola wyruszyła w trasę z Jackiem Gleasonem i Miltonem Berlem. Wykonywała własne skecze i piosenki. Ludzie chcieli poczuć ciepło bijące od Poli i usłyszeć, jaką radość sprawiają jej te spotkania. Na ekranie aktorzy są przerysowani. O niej mówiło się, że jest syreną. Działała na mężczyzn jak magnes, ale była też syreną. Marilyn Monroe swoich czasów. Miała ten sam urok, którym po latach w kinie dźwięku i koloru zachwycała nas Marilyn Monroe. Kiedy wspominam Pola Negri, to naprawdę widzę ją obok Marilyn Monroe. Obie miały aurę tajemniczości, którą widownia tak lubi. Na zaproszenie wspólników, studio Universal postanowiło nakręcić w Niemczech film pod tytułem Mazur. Pola nie mogła odmówić wyjazdu. Hitler był już przy władzy, ale jeszcze nie zrzucił maski. Mazur to opowieść o matce, która zabija w obronie swojej córki. Po filmach Moskwa Shanghai, Tango Notturno i Madame Bovary o Poli Negri znów było głośno. Nagrała film, który odniósł światowy sukces. Irving Thalberg i Louis B. Mayer z MGM obejrzeli Mazura i zrozumieli, że Pola pozostaje wielką gwiazdą. Pojechali do Berlina zaproponować jej rolę w Ziemi Błogosławionej. Świetny film. Ufa nie zarabiała wtedy na niczym poza filmami z Polą Negri, która była wielką gwiazdą w Niemczech, Francji i całej Europie, która oglądała filmy we wszystkich językach. Tango Notturno? Von wem sind die Worte? Ach, die sind von mir. Ich habe geschrieben, was mir gerade so einfiel. Pola sfinansowała ucieczkę swojej przyjaciółki Paoli Lobo do Holandii. Sama musiała zostawić cały majątek, żeby się wymknąć do Francji, z której pojechała do Portugalii, a potem do Ameryki. Mogła wziąć tylko dwie walizki. Cały majątek zostawiła w Niemczech. Zajrzała do domu na francuskiej Rivierze. Następnie kupiła bilet na pierwszy statek do Nowego Jorku. Wytwórnia Paramount zamierzała powierzyć jej rolę Pilar w ekranizacji powieści Komu bije dzwon. Ernest Hemingway wolał jednak Katinę Paxiną,
W roku 1942 Andrew Stone obsadził pole w roli znerwicowanej śpiewaczki operowej w zwariowanej komedii Hi Diddle Diddle. Miała okazję wystąpić u boku kolegi z czasów niemego kina, Adolfa Menju. Wypadła rewelacyjnie. Zebrała entuzjastyczne recenzje za rolę humorzastej diwy. Przepraszam, że musiałaś czekać. Jakie to ma znaczenie? Byłam u przyjaciela, więc to przyjaciel. Pierwszy mężczyzna, jakiego kochałam. Zrobiłabym dla niego wszystko. On dla mnie też. Zabawne, prawda? Bardzo. Nie aż tak. Zabawne, że ciebie to nie bawi. Paula wracała do Nowego Jorku bez planu na przyszłość. Los znów się do niej uśmiechnął. Szła z tymi dwiema walizkami na Piątej lub Parkowej. Gdy ktoś zawołał: Paula, Polita, zatrzymała się. Podeszła do niej kobieta w wysokich kowbojskich butach. Margaret West, twoja wielbicielka. Dowiedziałam się, że wróciłaś z Europy. Co zamierzasz? Nie wiem. Nie miała żadnego planu. Zatrzymaj się u mnie. Mam mieszkanie, w którym będziesz mogła odetchnąć. Paula skorzystała z zaproszenia. Tak mi powiedziała. Margaret i Paula pojechały do Kalifornii. Mieszkały w Bel Air i Santa Monica. Bawiły się. Miały przyjaciół. Wiodły wygodne życie. Negri była ekscentryczką, która zawsze szukała rozgłosu. Czytałem jej biografię, wycinki prasowe i zauważyłem, że ciągle była na pierwszych stronach gazet. W roku 1951 Paula Negri została obywatelką Stanów Zjednoczonych. Wiedziała, że resztę życia spędzi w Ameryce. Gdy Billy Wilder zaproponował jej rolę Normy Desmond w Bulwarze Zachodzącego Słońca, powiedziała, że nie zamierza szydzić z własnej kariery. Zawsze była bardzo religijna. Przekonała Margaret West do przejścia na katolicyzm. Paula i jej matka postanowiły zorganizować budowę polskiego kościoła w Los Angeles. Do dziś zachowała się ufundowana przez Margaret i Paulę tablica Drogi Krzyżowej. Po śmierci matki w 1954 roku Paula i Margaret West przeniosły się do San Antonio, gdzie wiodły dostatnie życie, działając na rzecz kultury i sztuki oraz miejscowej społeczności. 6-letnią sielankę zakończyła śmierć Margaret. Zrozpaczoną Paulę poinformowano, że przyjaciółka zabezpieczyła jej przyszłość. O takim testamencie nawet nie marzyła. Margaret chciała, żeby Paula wróciła do filmu. Aktorka uszanowała wolę zmarłej i zagrała w wysokobudżetowej produkcji. Sam Walt Disney namawiał ją, żeby przyjęła rolę w Księżycowych Przątkach na zakończenie kariery. To wtedy ją poznałam. W korytarzu przy charakteryzatorni. Krótka rozmowa miała miejsce wczesnym rankiem. Zawsze przyjeżdżała wcześnie, opatulona w czarną pelerynę. Ukrywała się w cieniu czarnego kapelusza i za wielkimi ciemnymi okularami. Nie zdążyłam się dobrze przyjrzeć tajemniczej diwie niemego kina. Zniknęła za drzwiami charakteryzatorni. Kiedy wyszła, wyglądała jak Kleopatra. Like Cleopatra.
Była piękna. Miałam świadomość, że pracuję z wielką gwiazdą. Robiliśmy wszystko, żeby było jej z nami dobrze. Jedną z gwiazd, które wtedy poznałem, była Pola Negri. Wychowałem się na niemych filmach, w których ona grała. Cieszyłem się, że poznam sławę starego kina. Scena rozgrywa się w pięknej kabinie jachtu bohaterki. Podchodziłem do niej z trwogą. Grałem złodzieja. Poza tym występowałem z legendą kina, z Polą Negri. To chyba ona powiedziała, że powinna mieć geparda. Bardzo słusznie. Poli Negri i jej bohaterce należał się gepard. Kończyła karierę w wielkim stylu. W roku 1964 otrzymała niemiecką nagrodę filmową. 4 lata później w San Antonio doceniono jej wkład w rozwój amerykańskiej kultury. Właśnie w San Antonio spędziła ostatnie 25 lat życia. Służyły jej otwarte pejzaże i ciepły klimat Teksasu. Osobiste zapiski i pamiątki filmowe przekazała Uniwersytetowi w San Antonio. W roku 1973 została honorową obywatelką Los Angeles. Posypały się też nagrody z rodzinnej Polski. Miejsce na hollywoodzkiej Alei Sław przyznaje się za wybitne osiągnięcia. Po zerwaniu z filmem Pola mogła napisać autobiograficzny Pamiętnik Gwiazdy. Książkę wydano w roku 1970 w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech i Polsce, ale sprzedawano na całym świecie. 4 lata później Pola otrzymała propozycję udziału w filmie Kwestia czasu z Lizą Minnelli w roli głównej. W tym samym roku młody reżyser Steven Spielberg zaprosił ją do współpracy przy filmie Sugarland Express. Ale podupadła na zdrowiu i niedowidząca aktorka nie miała już sił do pracy. Pola, którą fotografowano tysiące razy, ostatnią sesję odbyła w roku 1980 dla magazynu Life, który przygotowywał publikację o dawnych sławach kina. 83-letnia i schorowana Pola nadal wyglądała jak gwiazda. Śmierć Poli Negri 1 sierpnia 1987 roku oznaczała koniec epoki. Była ostatnim hollywoodzkim wampem. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w San Antonio i Los Angeles. Pola leży na cmentarzu Calvary, obok swojej matki. Przyszła na świat jako Barbara Apolonia Chałupiec. Dziewczyna z polskiego miasteczka opanowała 5 języków. Zrobiła kolosalną karierę, wytyczając własną drogę w świecie filmu. Grała królowe i prostytutki, matki i kobiety sukcesu, ale każda jej bohaterka była silna i niezależna. Pola sama dbała o swój wizerunek, który bardzo ucierpiał, gdy Amerykanom nie spodobało się jej zachowanie po śmierci Rudolfa Valentino. Znała wszystkich wielkich ludzi swoich czasów, polityków, naukowców, malarzy, dramaturgów i pisarzy. Zarabiała i traciła ogromne pieniądze, ale zostawiła po sobie niezrównaną spuściznę. Filmy. Zapisała je w wiecznym testamencie dla świata sztuki. Otrzymaliśmy bogactwo, którego nie mogliśmy oczekiwać od nikogo poza Polą Negri. Opracowanie Telewizja Polska.
Tekst Andrzej Hajewski. Czytał Marek Lelek.